To jeszcze nie koniec, to dopiero początek tak naprawdę. Ale w tej chwili już jesteśmy po obradach jury i chcielibyśmy podziękować wszystkim uczestnikom. Halo jury! Halo jury! Karol! Brawa dla Karola! Zwróciliśmy jego uwagę, także już go mamy, już go mamy. Chcemy podziękować wszystkim wykonawcom. Ale najpierw podziękujemy publiczności. No bez zmiany. Ja wam serdecznie dziękuję. Byłem bardzo miło. Byłem zaszczycony, że mogłem prowadzić ten wspaniały konkurs. A teraz... Ja też. A teraz... Idziemy... Nie, nie, nie. Dziękujemy wszystkim w kolejności przypadkowej, żeby nie było. Jest to kolejność całkowicie przypadkowa. Przed chwilą przetasowaliśmy karty. Mariusz S. Zapraszamy przyjść do nas. Odbierajmy chociaż troszeczkę. Mariusz S. jest? Czy pojechał? Pojechał chyba. Jesteś. No to chodź. Mariusz, bo mamy coś dla ciebie. Tam jest numer konta. Mamy dla ciebie dyplom uczestnictwa. Tam z tyłu jest numer konta, na którym masz płacić pieniądze. Ja, bardzo dziękuję. Brawo! Orient, gdzie wy jesteście? Orientuj się, bo oni są z tyłu. Orient jeszcze nie zszedł. Dziękujemy bardzo. Po czapeczce zima idzie, żeby się znaleźć. Kogoś tu masz dalej? Włodka nie ma. Włodzimierzowi wyślemy korespondencyjnie. Młodeczko tutaj pewnie oglądasz na... Ale jest. Nie zapomnieliśmy o nim. Krzysztof Rodak. Irena Salwowska. Czapka jest. Nie bramki. To do nas Beszka jeszcze, nie? Tak, Biegcia. Dobra. Tutaj dyplom jest. Dziękuję. Dam go w ramkę. Bo nie mamy czapki. Dobrze. Teraz Zbigniew. A, Zbyszka nie ma. Bernd Brecht. Jakub Hucki. Proszę bardzo. Dziękuję serdecznie. Wspaniały występ. Dziękuję. Wiktoria Kałamarska. The winter is coming. Komorowski nie ma go. Krzysztofa też nie ma. Jest to niekorespondencyjny. Joanna Kuklińska. Thank you.
Sebastian Lewandowski. Jury postanowiło przyznać tytuł pieśniarza roku po burzliwej, wielogodzinnej dyskusji. Volkswagen, ale było bardzo blisko. Łeb, łeb. Jednogłośnie. Dla Ireny Salwowskiej. Chciałam powiedzieć, że teraz jestem dyplomowany pieśniarz. Tyle chciałaś powiedzieć, ale chciałam powiedzieć. Nie zdążyłem jeszcze usiąść, to jeszcze coś powiedz, bo ja sobie Irena teraz tak. A może teraz tak. Chwila dla prasy. Zdjęcia Ireny ze mną. Ja nie chcę z nim. Jednogłośnie żyli, by zapewne uznało, że najlepszym konferansjerem tegorocznego festiwalu był Makaron. Dziękuję Państwu bardzo, miło, bardzo miło. Myślę, że możemy w tej chwili już oficjalnie rozpocząć część nieoficjalną. Czyli afterek. After party. Dziękujemy i gratulujemy wszystkim. A ile? Powiem tylko tyle, że ostatnio właśnie, tak jak już mówiłam tutaj, generalnie wszyscy wiedzą, bo jestem odpiśniarzystą. Moje życie bardzo się zmieniło, odwróciło się o nie 180 stopni, ale w ogóle o dużo, dużo więcej, o 1800 stopni. I ta nagroda, bo ci coś mają mnie na Facebooku, to wiedzą, że dużo tych nagród w tym roku było. Co to Facebook? Co to nagroda? To jednak mimo wszystko uważam donat, że ta nagroda jest najważniejsza i jest pięknym zwieńczeniem w tym roku moich osiągnięć. Czekałam na nią. Bardzo dziękuję. Ale zagracie coś jeszcze, prawda? Spiszek, wyciągaj gitarę. Spiszek, ciągnij gitarę na scenie. Tu zaczynałam i tu skończę. Przygotowaliście trzy piosenki. Nie, to wyciągniemy moją do winy. Ja mam gitarę do winy. Przygotowaliście trzy piosenki, to teraz będziemy mogli się pochwalić wszystkimi trzema, prawda? Kabel mamy. Nie powiem, że jesteśmy nieprzygotowani. Kiedy powiem sobie, no. Ja to powiem, że nie ma.